Nowy dzień, nowy ja i nowy film z Backroomsów na temat kolejnego poziomu, który jest o tyle pokrętny, że wymaga, żeby zrobić na jego temat film. Po wyjaśnieniu trzech poziomów tego typu teraz pora na następny, czyli Katie's House, poziom 974, na temat którego bardzo często do mnie pisaliście, abym zrobił na jego temat film. Więc oto robię, przed wami wyjaśnienie poziomu 974 w Backrooms, czyli Katie's House. Bezapelacyjnie jednego z najdziwniejszych poziomów w tym miejscu, chyba że o czymś nie wiem. Zatem cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się 974 poziomem Backrooms, czyli Katie's House. Tak jest, dokładnie, macie rację, ten przesłodki poziom z tym jednym dziwnym typem w środku, którego raczej nie chciałbyś spotkać. Nim zaczniemy, serdecznie zapraszam cię na jego Instagramka, link masz w opisie, dobijamy więcej followów czy coś. Zapraszam cię też na drugi kanał, link w opisie, a także zostaw subę na kanale tym, jak jesteś tutaj nowy, bo dobijemy tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej, może do końca wakacji nawet nam się uda, musi się udać. Zostaw również kciuka w górę pod tym filmem na dobry początek. Koniecznie daj mi znać w komentarzu na temat, jakiego poziomu Backrooms miałbym jeszcze nagrać film, bo bez wątpienia propozycji jest bardzo dużo, więc piszcie w komentarzach, co wy byście chcieli jeszcze coś zobaczyć. Być może następny film na temat Backrooms będzie dotyczyć właśnie tego poziomu, o którym ty dałeś znać w komentarzu. Zatem tak, moi drodzy, już nie mam zamiaru przedłużać, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie poziomu 974 w Backrooms. Niejakiego Katie's House. Będąc szczerym, poziom 974 w Backrooms, czyli Katie's House, jest tak dziwny, że aż myślałem, że to w ogóle nie jest oficjalna rzecz, jak na przykład, nie wiem, Pool Rooms czy coś. Że tak naprawdę jest to poziom stworzony przez fandom, jednak jak się okazuje, nie. I faktycznie widnieje on w Wikidocie jako oficjalny poziom 974. Więc cóż, przejdźmy do jego analizy. Skala trudności przetrwania na tym poziomie została sklasyfikowana jako pierwsza, zatem jest to poziom bezpieczny, zabezpieczony i jest tutaj minimalna ilość jednostek, w zasadzie tylko jedna jednostka, która chyba nie jest aż tak niebezpieczna, jak mógłby się tego spodziewać, ale zawsze lepiej mieć ją na baczności. Jak sugeruje, nazwa poziomu Katie's House jest chatą psychofana pewnej starej kreskówki Hello Kitty, tak jest, może ktoś pamięta. I do takiego totalnego psychofana, oczywiście w cudzysłowie, spójrzcie tylko na ten pokój. Różowe drzwi, różowe ściany, różowa szafa, plecak, maskotka, druga maskotka i jakiś cosplayer Slendermana za drzwiami. Tak jest, w razie czego ten ziomek jest właścicielem posesji, niejaki Kitty, ale do niego przejdziemy troszkę później. Sama posesja jest średniej wielkości domem, który w każdym z pomieszczeń ma różowy motyw. Co interesujące, dom ten nie posiada fizycznych drzwi, które jakkolwiek mogłyby cię doprowadzić na zewnątrz, że z tego domu nie da się wyjść, cóż, to są Backrooms, pamiętajcie. Natomiast okna na tym poziomie ani nie są rzeczywistymi oknami jak w świecie ludzi, jakkolwiek by to nie brzmiało, ani tymi oknami, które istnieją w Backrooms, czyli jak wspomniałem w poprzednim filmie, tymi takimi taflami świecącymi. Tutaj tak naprawdę okien nie ma, bo ponownie okna są tutaj bardzo umownym pojęciem, ponieważ zamiast nich mamy tutaj dzieła sztuki przedstawiające to, co można by zobaczyć na zewnątrz. Chata składa się z zaledwie kilku pomieszczeń. Mamy tutaj m.in. sypialnię o względnie normalnej wielkości, sypialnię główną, dwie łazienki, salon i jadalnię z dołączoną kuchnią. Zatem, no cóż, mógłby się tutaj rozgościć. Tym bardziej, iż hydraulika i elektryczność działają tutaj bardzo dobrze, więc będziesz mieć prąd, będziesz mieć wodę i dodatkowo nawet jest tutaj stabilne połączenie Wi-Fi, więc nie wiem, czemu chciałbyś stąd wyjść. A tak, wiem, Kitty, ale to do niego za chwilę. Wszystkie te udogodnienia są na tyle zachęcające, że niektórzy wędrowcy wręcz zatrzymują się w tym miejscu, ponieważ wiedzą, że przez pewien czas umownie mogą przesiedzieć w miejscu, w którym raczej nic im nie grozi, nim przejdą do kolejnych, znacznie bardziej niebezpiecznych poziomów. Swoją drogą, inne poziomy z dziewiątką z przodu są na tyle niebezpieczne, że chyba mógłbym jeszcze nagrać na temat kilku z nich, bo są naprawdę interesujące. Co ważne, na poziomie, m.in. w lodówce, znajdują się zapasy jedzenia, które to w nieznany sposób samodzielnie się uzupełniają. Co ważne, pożywienie jest w dobrym stanie i jest bezpieczne do spożycia. Jednak wszystko to nie byłoby takie piękne, gdyby nie jeden lokator, a właściwie właściciel tejże posesji, czyli Kitty. Pomijając fakt, że gościu dosłownie wygląda jak Slenderman, tylko kompletnie wyprany z kolorów, jest to jedyna jednostka, która znajduje się na poziomie 974. Jest to humanoidalna istota, mierząca 3,2 metra, niesamowicie długimi, chudymi kończynami, które nie posiadają ani dłoni, ani stóp. Jego skóra jest matowo-czarna i wydaje się, że gościu nie posiada jakichkolwiek rysów twarzy.
Mimo to za pośrednictwem pewnych alternatywnych metod jest w stanie widzieć, słyszeć i wąchać jak każdy inny człowiek. Porusza się całkiem szybko i bezszelestnie, więc niczego nie spodziewający się wędrowiec w zasadzie nawet nie będzie wiedzieć o jego istnieniu, a mimo tego ten i tak co jakiś czas będzie go jumpscarować, bo jego głównym celem jest prześladowanie i odstraszanie wędrowców, którzy przyszli odpocząć na jego chacie. Tak, wiem, w jego chacie. Mimo tego jednak gościu nie jest zbyt niebezpieczny i na pewno nie będzie chciał zrobić ci krzywdy. Chyba. Jedynie będzie cię prześladował, odstraszał czy obserwował z drugiego końca pokoju czy coś, co na 100% nie będzie dla ciebie zbyt komfortowe, więc no lepiej uważaj. Na poziomie tym nie znajdują się żadne bazy, placówki czy społeczności, natomiast wejście i wyjście z tego poziomu jest dość interesujące. Bowiem, żeby dostać się na poziom 974, musisz posiadać coś, co jest powszechnie postrzegane jako słodkie, cute. Posiadając właśnie takowy przedmiot, wchodząc na nowy poziom, istnieje niewielka szansa, że zostaniesz przetransportowany na poziom 974, zamiast do tego miejsca, do którego przeniósłbyś się normalnie. Natomiast, żeby wyjść z tego poziomu, musisz podarować ten słodki przedmiot zdobyty przed wejściem na ten poziom właśnie Kitiemu. Wówczas momentalnie zaśniesz i obudzisz się na bezpiecznym poziomie. I propos Kitty's House, to byłoby już na tyle. Tak jest, jest to całkiem mały poziom i fizycznie, i względem artykułu na jego temat. Aczkolwiek i tak, mimo to jest naprawdę ciekawe i wart uwagi. Szczerze powiedziawszy, takie co bardziej pokręcone poziomy backroomsów, takie bardziej alternatywne jak ten, jak chociażby Pool Rooms, Run for Your Life czy poziom Fun, są dla mnie tymi najciekawszymi i to właśnie o nich chyba będę nagrywał najbliższe filmy o backroomsach, bo ciekawią mnie najbardziej i są taką interesującą odskocznią od czegoś tak zwyczajnego jak poziom pierwszy, poziom drugi, czy jakikolwiek inny poziom, który nie posiada tego czegoś, co dodawałoby mu dziwności. Tymczasem w dzisiejszym materiale to byłoby już na tyle. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam cię serdecznie na mojego Instagramka, TikToka, drugi kanał, są resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A my słyszymy się już w kolejnych odcinkach. Mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, jeszcze ogromne podziękowania dla wszystkich wspierających. Dziękuję wszystkim za to, tymczasem my słyszymy się w kolejnych materiałach. Mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim. Cześć!